Łaska Pańska na pstrym koniu jeździ, czyli ponowne wezwanie do ZUS na kontrolę i uznanie za zdolną taką osobę, której pierwsza kontrola była pozytywna, a druga no, przy teoretycznie tej samej chorobie i niezmienionym stanie zdrowia negatywna. Witam, jestem po dwóch ciążach, młodsze dziecko ma 11 miesięcy, starsze 2,5 roku, bóle kręgosłupa mam od bardzo wielu lat, aczkolwiek po pierwszej ciąży znacznie się nasiliły. Miałam wtedy znieczulenie wewnątrzoponowe, chyba zewnątrzoponowe, ale tu napisane wewnątrzoponowe. Po drugiej to już jest męka, poród bez znieczulenia. Po okresie macierzyńskim byłam na tygodniowym chorobowym na siebie, a potem rozchorowały się moje córki. Na w sumie 2 miesiące, doszło nawet do zapalenia płuc. W międzyczasie przechodziłem rehabilitację, w ciąży, już po porodzie, teraz czekam na następną prywatnie. No, po tych 2 miesiącach zwolnienia na córki poszłam na zwolnienie na siebie. Właśnie kręgosłup wykazał przepuklinę L5S1, dyskopatię, objawy rwy kulszowe, drętwienie całej nogi, krzywa miednica itd., itd. Natomiast historia zwolnień. Pierwsze zwolnienie 22 dni bez kontroli, drugie zwolnienie 35-dniowe, kontrola w ZUS pozytywna, czyli uznano tą chorobę, niezdolność do pracy, trzecie zwolnienie 28 dni bez kontroli, czwarte zwolnienie 35 dni, kontrola ZUS-u, no i oczywiście negatywna odpowiedź. Także jak to widać, na dwoje babka wróży, raz kontrolują, raz nie, no ale w końcu tak skontrolowali, że zabrali. No oczywiście uznano mnie za zdolną do pracy, ustanie zwolnienia. Natomiast ja poszłam wtedy na urlop, który trwał tylko 4 dni, bo przerwałam go kolejnym zwolnieniem 22-dniowym. Ale na przedostatni dzień tego mojego zwolnienia znowu ZUS wyznaczył mi kontrolę. Mam teraz pytanie, czy ZUS może mi z jakichś powodów cofnąć ostatnie zwolnienie? Czy tylko od dnia następnego po dniu kontroli? No, bo to bez sensu by było. Czy może teraz chce mi cofnąć całe ostatnie zwolnienie, bo twierdzi, że symuluje? Dodam, że mam wyniki badań, kopię karty leczenia z przychodni, jestem cały czas zatrudniona, jestem na wypowiedzeniu, zwolnienia nie są fałszowane, no bardzo dobrze, bo czyli zgodne z ustawą o macierzyństwie i zasiłkach chorobowych. No takie ciekawe pytanie retoryczne, co mam jeszcze zrobić, żeby udowodnić ZUS-owi, że jestem chora? No w sumie ZUS nie bada, czy jestem chora. Tylko czy z taką chorobą nadaje się do jakiejśkolwiek pracy szok. Pacjentka przeżyła szok, no ale mnie pozdrawia. Kurde, sam nie wiem co mam powiedzieć. W zasadzie z tej opowieści no, sama sobie pacjentka odpowiedziała. ZUS może wszystko, może dać tak, może dać siak. Natomiast raczej mi się wydaje, że to zwolnienie oni zabiorą. Oczywiście od tego następnego dnia po kontroli. No, trudno mi powiedzieć, czy będą podczas następnych zwolnień drążyli temat. No, nawet nie wiem, jak się skończy ta kontrola. Raczej zabiorą, no, ale nie, niekoniecznie, prawda? Ale reasumując, tak czy owak, te zwolnienia są bardzo długie i raczej są bardzo prawdopodobnym celem jakiejkolwiek następnej kontroli, szczególnie przy niedoborach budżetowych tej firmy. Natomiast jeżeli też miałeś taką podobną sytuację, też taka zabawa trochę w ciuciu babkę, możesz to skomentować tutaj na moim kanale YouTube, pod tym wideo, w komentarzach lub oczywiście mile widziane swoja historyjka na moim blogu www.zwolnienielekarskie.pl. Także bye bye. Mówił wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia.